Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować klasycznego devolaya. Spójrzcie, gigantyczny, bo jest przygotowany z jednej, z całej piersi. Do tego bardzo dużo masełka, które po prostu wytrysło na koniec. Pokażę Wam, jak prawidłowo zrobić takiego przepysznego devolaya. I do tego zrobiłem też sałatkę sezonową z kapusty. Ja Was zapraszam na ten film, a jeżeli lubicie kurczaka, lubicie rolatki, to zapraszam Was na mój kanał, bo właśnie dodałem film z przepysznymi rolatkami nadziewanymi szpinakiem i suszonymi pomidorami. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a my zabieramy się za przygotowanie takiego devolaya. Przygotowanie naszego kotleta musimy zacząć od przygotowania nadzienia, a takim popularnym nadzieniem jest właśnie masło. Masło jest konieczne w tym przepisie, bo tak naprawdę każdy z nas czeka tylko i wyłącznie na ten moment, kiedy przekroi tego devolaya i całe masło tryśnie i zaleje nam talerz. Dlatego nie możemy nikogo zawieść i na samym początku przygotujemy sobie to właśnie masło. Co idzie do takiego oryginalnego devolaya? Oczywiście koperek. Mamy koperek, kroimy go. Możecie użyć świeży koperek. Jeżeli nie ma akurat wiosny albo nie ma sezonu na ten koperek, to polecam Wam suszony koperek. Słuchajcie, wrzucamy tutaj. Do tego dodajemy trochę soli, bo my w Polsce nie mamy solonego masła. Do tego dodamy trochę pieprzu, nie za dużo. Pamiętajcie, że kotlety też trzeba obowiązkowo doprawić. No obowiązkowo trzeba wszystko doprawić. I ja dodaję trochę suszonego czosnku. Tak? Hop. I to wszystko. Widziałem bardzo dużo wariacji na temat devolaya. Niektórzy dają ser, pieczarki, inne rzeczy, ale to już nie jest to samo. Wtedy to jest rolatka z kurczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przygotować fajną rolatkę ze szpinakiem, to zapraszam na mój kanał. A teraz kończmy tego klasycznego devolaya. Dobrze, dodajemy tutaj miękkie masło. Tak? I mieszamy to wszystko. Takie masełko. Spójrzcie. To jest typowe i podstawowe, jedyne słuszne nadzienie, jakie powinno trafić do naszego devolaya. Mieszamy, 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 mieszamy. Wszędzie mamy wszystkie składniki. I to masło ląduje teraz do lodówki albo do zamrażarki. Jeżeli jest tak ciepło jak dzisiaj, to dajcie je do zamrażarki, bo ważne jest, żeby ono stężało. To odkładamy i przechodzimy do naszego kurczaka. Przejdźmy do piersi z kurczaka i pokażę Wam fajny patent, bo za pomocą papieru do pieczenia zabezpieczymy sobie całą sekcję. Ja nie lubię strasznie, kiedy ta pierś z kurczaka wbija się w deskę albo wbija się w młotek, dlatego też wszystko zrobimy tutaj na tym papierze do pieczenia. Będzie ładnie, higienicznie. Spójrzcie, co my teraz robimy? Jak myślicie? Przekroiliśmy sobie na motylka tą naszą pierś kurczaka, która tutaj jest. Tu została też polędwiczka. Ona jest naprawdę bardzo pomocna, więc zostawmy ją na tym miejscu, a tego kurczaka przykrywamy. Tylko nie przykrywajmy go tak ciasno, bo pamiętajcie, że on musi mieć też miejsce, żeby się rozejść podczas tłuczenia. Weźmy tłuczek i też pamiętajcie, delikatnie, nie za mocno. Ta pierś kurczaka nic nam nie zrobiła. My mamy ją lekko rozbić, a nie mamy zrobić jakichś nie wiadomo jakich dziur. To jest bardzo delikatne mięso, więc ubijamy je leciutko. Kotlet jest ubity. Zobaczcie, delikatnie jest rozłożony. Tutaj widać jakieś miejsca. O, widzicie, to jest łączenie na przykład tej polędwiczki z kurczakiem. Tutaj gdzieś troszeczkę się rozwaliło, ale nic się z tym nie stało. Nie ma większych dziur. I bardzo dobrze. Dobrze, więc co? Przejdźmy do przyprawienia naszego kurczaka. I teraz miejsce przy miejscu. Solimy bardzo dobrze i pieprzymy tego kurczaka. Czarnym pieprzem, świeżo mielonym. Kotleciki. Dobra, tyle nam wystarczy. I czym nadziewamy, czym faszerujemy? Oczywiście tym masłem, które przygotowałem sobie wcześniej. Pamiętajcie, że to jest, no to jest mistrzostwo świata. To jest
mistrz ceremonii naszej całej, to masełko. I chcemy zachować to masło w środku. Nie jest to łatwe, bo podczas smażenia masło się wytopi. Dlatego my musimy dać jak największą ochronę do tego masła. O, nie ma nic gorszego, jak nam to wycieknie gdzieś we frytownicy czy na patelni. Dobra, więc robimy sobie, zakładamy jeden, drugi, coś takiego jak krokiet. Hop. I teraz całe masło do środka i zwijamy tego kotleta. Spójrzcie, hop. Zwijamy, zakładamy go w ten oto właśnie sposób. Tak? Ładnie wygląda? Ładnie. I tak właśnie powinien wyglądać. Kotlety mamy już gotowe. Teraz przyszedł czas, żeby je opanierować. Panierujemy je bardzo klasycznie. Mamy tutaj mąkę, mamy jajko, no i oczywiście bułkę tartą. Czasami się tak zdarza, jak pójdziecie do jakiejś lepszej restauracji, że możecie dostać takiego kotleta de volaille podanego z kością. Dość często dostaję właśnie od Was takie pytanie, skąd ta kość? Niektórzy słyszeli, że prawdziwe de volaille są tylko i wyłącznie z kością. No ale skąd kość przy piersi z kurczaka? No skąd? Słuchajcie, odpowiedź jest banalnie prosta. Jak macie kurczaka, to tutaj są piersi, tutaj mamy skrzydełka. I są takie cięcia, że bierzemy, tniemy tutaj, wycinamy pierś kurczaka i wycinamy też skrzydło. Tą część odrąbujemy, bo jak wiadomo, tutaj nie ma żadnego mięsa. Tutaj zeskrobujemy i powstaje kość ze skrzydełka połączona wraz z piersią z kurczaka. W wielu miejscach możecie się z tym spotkać. Dlaczego? Jest to robione tylko i wyłącznie dlatego, żeby te kotlety nie były oszukane. Wtedy mamy pewność, że jest ten kotlet zrobiony z prawdziwej piersi z kurczaka, a nie z mielonego mięsa. Tak samo jak się robi i podaje kotlety schabowe z kością. Dobrze, koniec mojego wykładu. Dziękuję Wam wszystkim. Mam nadzieję, że zapamiętaliście. I tak jak mówię, od czasu do czasu możecie sobie coś takiego zrobić. Możecie robić z całych kurczaków, albo możecie kupić takie piersi. One się wtedy nazywają piersi Supreme. Dobrze, kurczaki Supreme. Co robimy? Bardzo, ale to bardzo dokładnie, miejsce przy miejscu, obtaczamy tego kurczaka w tej mące. Widzicie? O, mąka jest taka, że ona ma nam zalepić te wszystkie dziury. Następnie przerzucamy naszego kurczaka do jajka. I teraz, hop, niespodzianka, drugi raz do mąki. Chcemy zlepić tego kurczaka jak najlepiej się da. Bo dzięki temu mamy pewność i tworzymy taką warstwę ochronną dla naszego masła. Niech to masło nam nie wyjdzie, niech nam się nie wytopi. Niech nam się wytopi tylko i wyłącznie na talerzu. Dobrze, mamy to sklejone? Mamy. Następnie przerzucamy naszego kurczaka do jajka. Spójrzcie, to nie jest oszukany kotlet de volaille, to jest kotlet de volaille taki, jaki powinien być. On jest z jednej piersi kurczaka. Mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo mięsa, bardzo dużo panierki. To będzie gigantyczny kotlet, ale taki właśnie powinien być, że jak przyjdziecie do restauracji i zamówicie sobie takiego kotleta, no to już nie macie miejsca praktycznie na deser. Ha. I to jest prawdziwy kotlet de volaille. Nie wiem, czy wiecie, ale kotlet de volaille nie wywodzi się z francuskiego, nie. To jest kuchnia pomieszana, kuchnia francuska z kuchnią rosyjską. Pewien kucharz, który rosyjski, który pojechał do Francji, właśnie potestował, pomieszał i wymyślił takiego kurczaka. To jest kotlet po kijowsku. Tak właśnie powinien on wyglądać. Spójrzcie. To jest prawdziwy de volaille z jednej dużej piersi z kurczaka. Jeżeli nie jesteście za niego zbyt pewni, wrzućcie go na 20 minut do zamrażarki. On Wam się nie zamrozi, ta pierś Wam się nie zamrozi, nie ma takiej opcji. Ale w tym czasie wszystko Wam stężeje i będziecie mieli pewność, że nic Wam nie wypłynie. Tutaj trzeba mieć cały czas być na baczności, bo to masło chce nam uciec, chce nam wypłynąć. A pamiętajcie, masło jest drogie. Dobra, ja sobie teraz
upewnię się, że tutaj wszystko jest w porządku, a za chwilę pokażę Wam, jak przygotować fajną, delikatną, chrupiącą sałatkę, która idealnie się skomponuje z naszym devolajem. A kiedy nasze devolaje odpoczywają, możemy przejść do przygotowania surówki. Oczywiście ja już sobie nagrzewam pomału tłuszcz. Tłuszcz powinien być nagrzany do temperatury 150 stopni. Pamiętajcie, zazwyczaj smażymy takie kotlety normalne w temperaturze 180 stopni. Dlatego, że jest to zawinięty kawał duży mięsa, musimy dać trochę więcej czasu i zmniejszyć temperaturę. Dobrze, przygotujmy sobie taką sałatkę, która będzie nam pasować do naszego devolaja. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować sałatkę z młodej kapusty. Mamy tutaj młodą kapustę, do tego dodajemy sól. Pamiętajcie, że sól jest najważniejsza na tym etapie, bo nie tylko doda nam smaku, ale też wyciągnie wodę i sprawi, że będzie nasza kapusta chrupiąca. Puści nam trochę wody i naprawdę zacznie się tutaj dużo dziać. Doprawiamy sobie to pieprzem. Zamieszajmy to wszystko delikatnie. I do tego ja dodaję tak, dodaję marchewki, dodaję tutaj czerwonej cebulki pokrojonej w piórka. Tak, pięknie. No i zielonej cebulki, jeżeli macie. To ma być taka wiosenna sałatka z kapusty. Możecie też dodać rzodkiewki, możecie dodać wszystkiego, co macie. Dobra, teraz przyszedł czas na dressing, czyli coś, co zwiąże nam całość. Dodaję jedną taką dużą łyżkę majonezu, ale spokojnie, nie musicie niczego zapisywać, bo wszystkie składniki i proporcje znajdziecie w przepisie, a link do przepisu oczywiście jest w opisie. I do tego dodajemy dość dużo kwaśnej śmietany. To jest 18 śmietanka, bardzo, bardzo fajna. Dobrze. Wymieszajmy sobie to wszystko i zobaczcie, jaka przepiękna sezonowa sałatka nam tutaj powstaje. Ale to jeszcze nie wszystko. Możemy tutaj dodać koperku oczywiście, ale ja wolę koperek zachować w masełku. Niech tylko devolaj smakuje tym koperkiem. Ja dodam tylko odrobinę czosnku suszonego, nie za dużo. I jeżeli robimy już rosyjską potrawę o francuskiej nazwie, to z miłą chęcią przywitam francuską musztardę. Spójrzcie, ona jest fajna, bo nie jest zbyt ostra. Delikatne kuleczki gorczycy, niczym kawior, zawitają w tej naszej sałatce. Popatrzcie, wygląda dobrze. Wygląda pięknie i smakuje jeszcze lepiej. Odstawmy tą sałatkę do lodówki na około 20 minut, a w tym czasie możemy zająć się smażeniem naszych devolaj. Przyszedł czas, żeby usmażyć nasze przepiękne devolaje. Spójrzcie, ja nie mam takich małych dłoni. Po prostu te devolaje są takie ogromne. I co, wkładamy je. Pamiętajcie, temperatura smażenia to 150 stopni, bo one nie mogą się spalić. One muszą się delikatnie usmażyć i muszą być gotowe w środku. Tak więc, o, widzicie? To jest właśnie idealna temperatura, gdzie one się tak pomału smażą, delikatnie dochodzą. I teraz czekamy, bo one się tak będą smażyć około 10 minut. Po 12 minutach devolaje są już gotowe. W tym momencie wyciągamy je, wyciągnijmy je tutaj na papier. Tak, niech one sobie chwileczkę odpoczną, ale na pewno już są dobre w środku. Masełko już tam czeka, żeby wyjść. I co? I wykładamy. Ja tutaj mam młode ziemniaczki, tak więc wykładamy kilka młodych ziemniaczków do tego naszego devolaja. Następnie surówka z kapusty. Tak. Wykładamy tutaj. No i co? I na samą górę ląduje nasz devolaj. Taram! Tak wygląda moje danie. Przypomina mi się hasło, które moja babcia ciągle powtarzała. Poznasz męża dobrego po devolajach jego. Dlatego ja zostałem kucharzem. Dziękuję Wam bardzo. Jak widzieliście, dzisiaj przygotowaliśmy fantastycznego devolaja z sałatką sezonową z kapusty. No i do tego ziemniaczki. Zróbcie sobie coś takiego, bo devolaj w domu to jest
naprawdę coś niesamowitego. Do tego możemy dać trochę koperku, a jeżeli lubicie kurczaka, lubicie rolatki, to zapraszam Was na mój kanał, bo właśnie dodałem film z rolatkami szpinakowymi z suszonymi pomidorami. Tak więc ja Was tam zapraszam. No i co? I teraz możemy przekroić dewolaja. Jesteście gotowi? To... Patrzcie na to. O, widzicie? Całe masło było w środku. Czekało tutaj. Jak widzicie, mój dewolaj wygląda przepysznie. Ja się zabieram do jedzenia. No i oczywiście idę jeść. Pa.